22 października odbyła się 34. sesja Rady Powiatu w Policach. Przed przystąpieniem do podjęcia uchwał przez radnych, starosta policki Andrzej Bednarek wygłosił sprawozdanie z pracy zarządu powiatu. Police Szczecin. Tylko jednym zdaniem, bo gdzieś tam, myślę, w mediach społecznościowych szczególnie są też takie informacje i jeszcze raz dlatego chcę podkreślić. Zarząd powiatu na podstawie badań geologicznych przedstawionych przez firmę Strabag przed realizacją inwestycji zmuszony został zarząd do tego, ażeby weryfikując te badania geologiczne własnym geodetą podjąć decyzję o dodatkowych pracach. Te dodatkowe prace związane były z podbudową tak naprawdę i to nie jest jakiś wielki koszt, bo same prace to 100-150 tysięcy. Natomiast sam proces przeprowadzenia ich, jak mówiliśmy, mógł odbywać się w trzech wariantach, a biorąc pod uwagę argumenty płynące ze strony Grupy Azoty, Zakłady Chemiczne, firmy Chemipol, firmy Hyundai, jak również spółki Polyefins, zarząd zdecydował się na rozwiązanie, które jest już w trakcie realizacji. Pewnie Państwo, którzy jeżdżą, widzicie, zostały w dwóch miejscach rozszerzone pasy drogi. Teraz będzie to wbijanie tych ścianek Larsena, one tak się nazywają, i to powoduje, że zarząd powiatu zmuszony jest niestety ponieść dodatkowe koszty. Podczas sesji radni podjęli uchwały dotyczące zmian w budżecie powiatu polickiego na 2021 rok oraz zmiany w uchwale w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2021 roku oraz wysokości Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania. Dobra informacja dla tych wszystkich, którzy starają się o dofinansowanie środków ortopedycznych, protetycznych, tych, które wspomagają ich funkcjonowanie na co dzień. Dodatkowe 50 tysięcy złotych z innych części wydatków zostało przesuniętych. Przypomnę, że prawie 1 700 tysięcy złotych rocznie ten fundusz w powiecie polickim wynosi. Radni wysłuchali także informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu polickiego w roku szkolnym 2020-2021. Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 26 listopada 2021 roku.